to przepustamy. Podobnie się. Thank you.
Mamy często osoby, które utraciły swoje dzieciątka czy spodnie, które bardzo z tego powodu boleją. I Pan też leczy osoby, które mają wielki smutek w duszy. Pan leczy wiórę, która ma wielki smutek w duszy. Cecylia.
Cecylia Maria. Te dwa imiona nadaj Twojej córce. Daję Ci ciebie. I Pan mówi do tej osoby ciągle, 21 dnia od tego momentu poczniesz córkę. Będzie nas przez tyle słuchał mężczyzna na minimum właśnie macie w związku z dzisiejszym spotkaniem matrona. I będzie w tym momencie, kiedy usłyszy swoje imię, bo to jest do ciebie, będziesz drżał, będziesz się trząsł, będziesz uwalniany, będziesz czuł obecność zła, a za chwilę poczujesz obecność siły Jezusa. I będziesz się płakał i poczujesz, że Jezus cię wzywa do tego, żebyś głosił Jego Ewangelię, żebyś był Jego apostołem. I poczujesz, że to jest do ciebie, bo to jest właśnie do ciebie. I poczujesz, że Pan ma na twoje serce, że Pan zacyskuje twoje serce. Chwilę szerzasz. Idę na Maryję. Cyklisz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Czy ktoś z was poczuł, że Pan uzdrawia jego wnętrze, jego serce, jego duszę, nie podnieść rękę wysoko, dobrze? Śmiało trzymajcie jeszcze dobrze. Dziękuję Wam na potwierdzenie, że Pan już teraz działa na umocnienia tych, którzy są na spotkaniu. Teraz jeszcze pomodlimy się o uzdrowienie fizyczne. Dlatego proszę, że osoby, które są poważnie chore, ciężko chore, czy chore właśnie na nowotwór, nie tylko na takie poważne właśnie choroby, niech teraz tutaj pomodlimy się za to. Dobrze? Są nas, takie dzieci, którzy są bardzo proszą. A ci, którzy są przy tych osobach chory, niech położą rękę na ramieniu tych osób, na ramieniu albo na plecach, nie na głowę, tylko na ramieniu albo na plecach. I módlmy się, głośno wołajmy za nimi do Pana, czy modlitwą języka, czy swoimi słowami, ale głośno. Uzdrawiam Ciebie z tych guzów.
Mam się udział.